Senzo, Juskucci. Czołem Jusku, co tam? Nope, a ja już mam 45 level, hopie. W czwartym rozdziale. To rzeczywiście prawda. Mam wie... Świet! Oto... Jeśli no i zajebiście. Teraz do miasta. Nie wiadomo już, komu można ufać. Widzisz? Czy coś się w końcu zmieni? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie mów, że o tym nie wiesz. Teraz zobaczysz przemianę postaci. Ile można siły nabić. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Tak, to bardzo. Znam. Felix, gotuj. Dobra. Wbijamy siłę w opór. Wiesz co? Raczej nie. Teraz nic takiego nowego nie ogarnąłem. Wbijamy się. Muszę zobaczyć, ile mam bez żadnych tych itemków siły. 124. Bez żadnego itemu. No zobaczymy, ile będzie na full. Siema. Łopanie. Oro w chuj. Sto 186. Bez żadnego itemu. Łopanie. To jest 200 z takimi delikatnymi itemkami. Patrz. W czwartym rozdziale.
Jazda. OP jak chuj. Czy możesz... Ta! Ile? Dla ciebie. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze. Miejsce wiedzy. Obcy kraj. Ciemne miejsce. Dzielni. Ach, świątynia. To wszystko. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Hej! Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Sprawdziłem w sumie, co ma Konstantino. Gdybym sama tego nie widziała. Mój mąż, uważaj inaczej. Ostro ty. Przecież wiedział o tym wcześniej. Bez tu wysiły. Grubo. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. No, no spoko, trzymaj się. Jo. Z tego wyniku jest tylko jeszcze więcej. Powinien był wiedzieć lepiej. Mogę ci powiedzieć wcześniej. Musisz o to pytać. Nikt nie chce wiedzieć. Na grubość. On myśli, że to takie łatwe. To przecież tylko pogłoski. Wynocha!
Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie mów, że to nieprawda. No już dalej tak. Jakie towary masz do zaoferowania? Powiedz, co cię interesuje? Szkoda, że nie ma smyczego korzenia. Ci przecież nic nowego. Co myślisz? Chłopaki, ja... Oto... Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę pomagać wbrew jego woli. Widzi, słyszycie to i owo. Jeśli... To było oczywiste. Niestety... Powinien był wiedzieć lepiej. To tylko plotki. On myśli, że to takie łatwe. Naprawdę w to wierzysz? Ty, co pierścień? Plus 55 HP. Ostro. Trzymam się od tego z daleka. Naprawdę w to wierzysz? Co on wie o służbie? Dobra. To było oczywiste. W końcu to była jego decyzja. Tak, naprawdę tak powiedział. Thank you.
Co to było? Magda, ty jesteś? Co to autem przyjechał? No, myślałem, że miała coś. Karolina mówiła, że Ewelina przyjdzie. Masakra, jakie teraz mam pierdolnięcie na dwa strzały ork. Nie ma czego plądrować.